Pieniądze są w Unii Europejskiej. Jest to program aktywny społecznie w powiecie bolesławieckim. Objętych jest tym programem 43 osoby, w tym 30 osób niepełnosprawnych i 8 z rodzin zastępczych. Główny cel tego programu to właśnie osoby niepełnosprawne mają bardzo trudny dostęp do rynku pracy. Te osoby zostały przeszkolone przynajmniej w trzech takich grupach szkolenia. To znaczy przede wszystkim, jeżeli byli zdolni, uzyskiwali prawo jazdy, dalej praca w administracji i praca na własny rachunek. Także jak gdyby mają tą podbudowę, żeby mogli funkcjonować samodzielnie. To jest główny cel.